Guten Tag! I już nagrywasz? Tak. dobra, Guten Tag, ja jestem Gawi. W kolejnym odcinku Dwóch Kaiserów. Oczywiście. Otoczony przez małą ententę. Pani Kaiser, ratuj! A nie, tu się nie Kaiser. Nie, ja się teraz śmieję, ja muszę odnowić Kaisera. I odnośnie do tego, co tam powiedziałem na końcu, żeby subskrybować, łapkować, to oczywiście mówiłem o naszych obydwóch kanałach. Myślę, że to jest oczywista oczywistość. Tak, no u mnie tego już nie było słychać. Nie. What the fuck? Richa, Divizie, Dawid. Daj na czwórkę, bo i tak się teraz nic nie dzieje. Już, ale... Rychla, Divizia, Dawid przy mnie stoi, Pancerna. Oj tam! Dawid. Oj tam. Znaczy wiesz, jeżeli Czesi ci się nie zgodzą... To będzie śmiesznie. To nie bierz z nimi wojny. Ja muszę ruszyć, wiesz, na co? Na ten sojusz. Oj, Czesi mnie bardzo nie lubią, niestety. To poprawię z nimi. Ponieważ roszczę sobie nich, że... Inna ideologia, roszczenie i coś tam jeszcze. No dobra. Poprawię. Oj, tam tylko jeden traktat odrzuciłem. Oj tam, to rzeczywiście się mają czego czepiać. Dobra, w razie czego to robię sobie więcej fabryk, no. Dobrze, panie. Ja myślę, że mogę już swoje dywizje piechoty zrobić na 40. Wiesz co, tak myślę, czy jakbym zrobił najpierw integrację kolei, bo mam taką możliwość, żeby najpierw zrobić integrację kolei, żeby wtedy Austria i Czesi mnie bardziej nie lubili przy kolejnych decyzjach. Bo ta wojna mi trochę popsuła z nimi relacje. I pewnie dlatego się ten sojusz zakończył. Ale na pewno zrób odnowienie. Robię odnowienie, jestem w trakcie, w połowie. Nie w połowie. Ale zrobię. I potem zrobię obronę Czechosłowacji. Ej, panie znajomy chromi, proszę. Ja jestem znajomy aluminium niestety tylko. Spokojnie, rozkręcę w sumie, gdzie są surowce. Trochę, na pewno ci dali. Dali trochę aluminium. Amelinium. Dobrze. Bo mam już 4 ropy w sumie, bo 2 ja miałem, 2 oni. Dobrze, jak odnowisz Kaisera, to będzie bardzo fajnie. Ja już sobie zmieniłem template na 40 mojej piechoty. A ja muszę cokolwiek produkować z samolotów, bo mam mega braki. Znaczy nie, ja też zacząłem lekko produkować, ale to lekko. Ja w ogóle nie produkuję. O, artylerię mam na minusie teraz w sumie, bo po tych walkach to się nie dziwię. Ale przynajmniej nabiję sobie trochę. Bombardowanie i... Doświadczenia sobie nabiłem, trochę i manpowera mam w końcu. Szkoda tej jednej dywizji, bo ja jedną dywizję straciłem tylko i wyłącznie dlatego, że manpowera mi nie styknęło. Mhm. Aha, jedna moja dywizja kosztuje cały mój obecny manpower, miło. O. Ale teraz, jeśli skończy się cel na Austro-Węgry, bo mam laga, to znaczy, że zaraz manpowera dostaniesz z Austrii. A nie. Już pauzuję ci na chwilę, masz 34 godziny opóźnienia. Ej, czemu powrót Kaisera? O Jezus, poparcie na neutralnie 40. A nie możesz tego zrobić, tak? Nie mogę, ale poczekaj, jeżeli zdelegalizuję... XD. Wrzuć sobie tego polityka od neutralności, chyba masz. Znaczy wiesz co, ja i tak mam 0,03, no nie? Wiesz co zrobiłeś? Nie można gwarantować innym krajom gwarancji, co nie? No nie można. No. A po co ale... się tak to mógłbym Czechów gwarantować i oni by mnie wtedy lubili. Jeszcze bardziej. No dobrze, ale później to popsuje grę. Dobra. Więc tak jest dobrze. O, Jugosławia mnie lubi i Rumunia mnie lubi. No i jest idealnie. Tylko te cholerne Czechy mnie nie lubią. Ach, pepiki. Oj tam, jak je zintegrujesz, to będą mi cię pokonać. Ile mam już siły w polu? 60 tysięcy. Kurwa, dam więcej dywizji. Aha, niestety.
A tak, brakuje zasobów ludzkich. Znaczy sobie trzy cywilne fabryki, czyli my. O nie, manpowerami brakuje. Oj, tam nie ważne. Ale w sensie, bo zrobiłem tą dywizję i przez to nie robią mi się... Ale zaraz ci się skończy odrodzenie Austro-Węgier. Tak, tak, dostanę wtedy te regiony narodowe. Dokładnie wtedy. Ej, chyba jest dobra wieść, bo Czesi mają za mało dywizji na granicy ze mną. Mówię przez nich przeciek przez Masły. Tak, tak, ze mną też ci nie mają. A, bo u siebie mają jeszcze. To pewnie na Polskę mają i dlatego mają tak mało. Dokładnie. Ja niestety nie mogę udostępnić jeszcze celu. Właśnie, czy zmieniliście się postacie? Nie. Dziura kozu! Ja w ogóle gdzieś miałem takich kozaków. Nice. I teraz zbuguje się kolory paradoks, czy się nie zbuguje? Nie, nie zbugowało się. Dobrze. Dobra, idziemy w obronę Czechosłowacji. Czechosłowacjo. O nie, ona... Ona co usuwa ona? Podzieloną... Ten, zjednoczoną populację robi, czyli usuwa podzielone państwo. Niech to. To jest taki event, że może trochę popsuć. Może. Szybciej, szybciej. Dobrze. O nie, i teraz jestem nowym państwem i... A nie, dobrze. Ja mam 100 poprawy relacji z nimi. Dobra, poprawiaj dalej. Prosiłbym nawet licencję od nich jakąś, żeby tylko, wiesz, nie lubili. Wiesz co, to jeżeli masz tam chyba 100 na plusik, czy jakoś to już... Co wezmę jeszcze nawet poprawę? Dla pewności z Rumunią, bo Rumunia lubi wołać wszystkich. A wiesz co jest najgorsze? Rumuńcy mają razem z Czechosłowacją wzajemną gwarancję. Bo nie są w ententie, ale mają wzajemną gwarancję, więc w tym momencie walczę na trzy strony. Więc nie mogę wojny ani nic zrobić. O, dobrze, odbudowa kraju i później te cele mają po 35 dni, więc ona szybko ja pójdę. Ej, właśnie, możesz zrobić w miarę szybko jakąś frakcję? Niestety ja mam to daleko w drzewku. Państwo centralne. No tak pomyślałem, że... A, nie możesz mi dać gwarancji pewnie. Nie, nie mogę ci dać gwarancji. Zrypaliśmy. Mogę ci dać pakt o nieagresji. Po co mi pakt o nieagresji? Bo ci mogę wojnę wypowiedzieć. Nie chcę ci pakt o nieagresji, uzasadnij cel wojenny. Czekaj, ja jestem skupiony tutaj na ważniejszych rzeczach niż jakieś tam niemiaszki. Ja tutaj robię wielką flotę. Chyba powietrzne. Nie, pancerniki nie znajduję. A czekaj. O, akcje antykomunistyczne. To komunizm będzie spadał, a na Ukrainie będą rosnąć. 38,5%, czyli jest dobrze. Dobra, jak mam iść na wojnę i to na trzy strony, to trzeba szalone ciężarówki mieć. Znaczy co... Czechy odbędzili podległość tym kraju Rumunia. Miesz to, bo ja ci nawet nie będę mógł wsparcia wysłać, więc... No wiem, bo dywizje ochotnicze są ten... normalne. Elastyczna brama. Którymka tutaj poszłam. Dobra, w Wiedniu budujemy fabryki. Jak chcesz, to będę do Wiednia uciekać. W sumie jakbym Wiednia bronił i olał Węgry... To możesz skorpitować. Ale nie, fajnie możesz się na Węgrzech na tych rzekach bronić. To czy... Na tej pierwszej. Znaczy, ja badam sobie średnie czołgi. Jak na początku graliśmy, to jakoś lepiej szło. Tak samo na próbnym jakby robiłem. Próby to jakoś spoko było, a teraz to... Okropnie.
No, przynajmniej mnie Szwajcaria i Włochy nie zaatakują, tak? przynajmniej. Się śmiejesz, ale Szwajcaria potężny kraj. Pozdrawiamy Zająca. On przecież robi teraz ten Schwitzer-like, tak? Ten achievement tak, na EU4. Tak, tak. Europka. Robi. O, odbudowa kraju poszło, dobrze. Nowe, lepsze Niemy. Mogą być pani stare, byle tylko mi pomogły. A czy taki, tak się nazywa mój cel? Nowe, lepsze. Ej, zmienili coś chyba, czy tak było zawsze, że te firmy boostowały 10 czy 15%? Mi się wydaje, że 10% wszystkiego. Tego artylerii, piechoty, broni. Przemysłu. Pozmieniali. Teraz 15 mi się wydaje boostują. Ej, o, większy manpower, już mam częściowy pobór, a nie armię ochotniczą. Więc zaczynam od tego rozbrojenia. Super. O, a ja sobie buduję fabryczki na 4 pełne stawy. To jest... O takie Niemcy walczyłem. Czyli teraz tajny plan zabudowania wszystkiego, całych Niemiec. Strzelać do wszystkich. Nie brać żadnych jeńców. Jakby to tak fajnie wiedzieć w stylu dzisiejszej władcy, rozpoczynamy program... Nie! Fabryka Wojskowa Plus. Odrzucili. Czesi? Tak. Ale tak całkiem? Całkiem. No to wiesz, na wojnę no ja bym trzymał, nie? Ile masz dewizy? Oczywiście, że mam za mało, bo nawet nie mam manpowera, żeby wszystkie uzupełnić. Znaczy, wybrałbym cel, żeby mieć na nich cel wojenny, ale bym ich nie atakował. Ale już. Nie miałem opcji, miałem tylko, że to przykre. To się nie zgadzają całkowicie, miałem to przykre. O. Ale masz roszczenie, więc no trudno, więc z wojny się to odbierze. A możesz zrobić roszczenie do Transylwanii, czy nie? Możesz. Właśnie... Znaczy możesz, tylko musisz mieć 200 kaś w polu, tak? No właśnie 10. Tak bym zrobił. Ale nie, to bardzo dobrze, bo... Tylko, ej, ale i tak Czesi ich gwarantują. Ale to... Spokojnie. Może się uda to dyplomatycznie załatwić. Rumunia i tak więcej gwarantuje, Rumunia jeszcze Grecję i Turcję gwarantuje. O tak, powrót Kaisera. Panie Kaiser, pan może. Już. Prawowity wrat on. Mówiłem, Francja, nastawienie defensywne. Oni zawsze w to idą. Nie wierzę. A Brytania cały czas się nie zdecydowała, czy wzmocnienie, czy... zmieniała politykę kolonialną. O, wiesz co, chyba zmienili trochę. Brytyjczycy chyba trochę wzięli tak, inaczej poszli, bo nie wzięli globalnej obrony, a wzięli obrona wysp. Więc mogą zaraz bawić się w atak na Skandynawię całą i Benelux. No zobaczymy. A już sobie tutaj na wypadek wojny daję. Tak liczyłem, że pójdą w tą partię królewską. Mogliśmy dać im ręcznie. Ale miało być niespodziankowo. Miało być niespodziankowo, ale żałuję. Mogliśmy ręcznie. No. Bo bot się nie postara po prostu. USA robi na ciebie Urgola. W sensie tego plan Black. War Black, no. Era. Tak. Premia do ataku na kraj plus 10%. Premia do obrony przed krajem plus 10%. Nie wiem, że po prostu... Panie Kaiser, pan chciał dobrze, ale wyszło jak zawsze. No, jeżeli będziemy drugą serię nagrywać, to ręcznie ustawiamy. To jest. Oj, myślę teraz co zrobić. Więcej dywizji. Ej, więcej dywizji czy większe dywizje? Więcej dywizji, to musisz iść. One mają dwunastki obecnie, a nie dwudziestki, co nie?
tyle musisz iść w masówkę. Nie? Ale kawalerię sobie do dziesiątki zwiększę przynajmniej. Targawik, tracimy cię. Wiesz co, nie wiem. Mam jakieś takie chwilowe... Tak, dzisiaj masz jakieś takie problemy już. Udamy się, pyk. Deszyfrowanie, deszyfrację. Oczywiście robimy deszyfrację. Tyk. Robimy deszyfrację bardzo dobrze. O, i artyleria się nadgoni. Ciekawe, kiedy królik przestanie w sumie wymyślać. Wiem, że z nami go nie ma, ale tak... Nawiązując lekko do jego serii, ciekawe, kiedy mu ta agresywna ekspansja spadnie. Nie, nie mam pojęcia. A oglądałeś ostatnio, czy nie? Wiesz co, mnie bardziej zaciekawił ten Total War Napoleon. Tak. I jego to mnie hobbity. Bardziej zaciekawiło. Tak, to mnie bardziej zaciekawiło, a ja też nie mam czasu wszystkiego niestety oglądać. No, ja też. Ale ja akurat jedną i drugą widziałem ostatnio serię. Zwłaszcza, że wiesz, jeżeli załóżmy, że próbuję coś tam swojego tworzyć, to no niestety tym bardziej... no nie mam na to czas, tak? No... Ja... Tak! O! Tak! Przynajmniej się w Chinach coś dzieje. Ale w Azji w ogóle inaczej się dzieje. Tak, Chiny nie Japonii... Azja nie zawodzi. Japonii... co zrobił Sing Yang? Zobacz na Sing Yang lepiej. Neutralny. No właśnie. Zawsze był komunistyczny. No tak, no przynajmniej Azja nie zawodzi. No i tam się odwaliło. Ty, oni jeszcze nie skończyli kliki z Guangxi. Tak, wiem, zauważyłem. Ale Japonia jest szogunatem. O właśnie, odnośnie Japonii, to ja od razu sobie wszystkim zaspoileruję. O, nowoczesny szogunat? Tak, a poszła, rzucili. A co, jakąś serię będziesz robił no z tak, Japonii? Tak, chcę zrobić republikę. I na bardzo trudnym, czy tam legendarnym, nie pamiętam, który ostatnio grałem i bardzo mi się podobał. Żałuję, że pierwszej serii, którą sobie... O, tekło. Podbili ich? Podbili no. W końcu. Jest, żałuję, że Kaisera. Serii, którą nagrywałem... Kaiser wrócił do Niemiec! Zikaj! Nie. Zaraz umrze i będzie trzeci, chyba za 2 lata czy 3. Mhm. Dobrze, pyk. Bardzo dobrze. Panie Kaiser, panie Wilhelm. Jesteśmy dumni. Czy mogę miodu? Co ty chcesz? O, ty nie chciałeś ode mnie. Nie chciałeś ode mnie prawa przemarszu, to nie. Nie. Ja, zrobimy co już to będziemy wtedy sobie. W sumie to tak, to się robi, to się robi, to się robi. Trzeba by w boty trochę więcej zainwestować. Też pewnie będę inwestować w boty kiedyś. Ej, panie Bebiko, pan nie chce... Właśnie, weźmy monarchię we Włoszech. Dało się tak, to zrobić. Tak, ja to zrobię. Tak, ja to tylko zrobię. Tylko pamiętaj, Tyrol Południowy jest mój. Tak samo Wenecja i Istria. Oraz Zara. Reszta jest ich. Chociaż Lombardia też korci. Ale to już bardziej strefa wpływu. Dobrze, radarki sobie pobudujemy, bo dlaczego nie? Stać mnie. No i ta inna taktyka Shaolin na przemysł z Niemczech. Raż Bisu Kabliłec. Fabryki. Nie no, fabryki wojsko. W sumie trochę stoczni pobudować mogę. Ja tak się starałem, a cię nie odkryli. Olej. Jej, Jugosławia żąda Bułgarii. Ups. Agresywnie. Pyk, pyk, pyk.
Panie powiedz. Czyli tak, Gdańsk i Poznań oraz Katowice idą do ciebie. Kraków i Stanisławów oraz Lwów do mnie. Co robimy z resztą terenów? Jak dzielimy? Zobaczymy. Bo ja bym chętny na Kielce i Lublin. Oraz Wołyń. Przynajmniej. Wiesz, ziemie ukraińskie bym wziął i... Południe Polskie. Albo stwórzmy potem taką małą Polszę. Wiesz co, zobaczymy, wyjdzie w praniu, nie? Nie ma co się tam specjalnie napalać. Nie. Patrz, napalam się. Czas szybko leci. Już 20 minut odcinka. No, nie lubię wiesz, trzeba kończyć. Tak mnie korci robić badania na okręty. Tylko dlatego, że gram Węgrami. Tak. Więcej rupy. To... O, i za 130 dni będę miał już czołg, nie? Jest, i wyszedłem ze sprzętem na plus. To albo powiedzieć, że się wziąłem ten Linkis. Ja mam priorytet 1000 sprzętu, karabinów. Znaczy, wiesz co, ja sobie modernizowałem na 40, więc... Karabinów tutaj mam dużo, a artylerii. Tak... Wiesz co mogłem robić? Od Czechów kupować ten, rzeczy jeszcze przecież, a nie od ciebie. I wtedy bym miał bonusy za to. Jeśli oni do budynku. Tak dużo źle, że się zrobiłem z tymi Czechami teraz, myślę. Ja też to trochę popsułem, ale trudno. Trzeba dalej sobie tutaj jechać. O, już radary moje pytają, bardzo dobrze. I deszyfrację, tak, zaraz dajmy deszyfrację. Poszła, zrobimy sobie. Hej, najśmieszniejsza rzecz. Nie mam wynalezionej technologii bombów taktycznych, ale je mam. Zachowanie statusu quo. Co? Francja. Wiedziałem. Nie jeszcze wierzę. Mówię, niech pójdą we współpracę z Brytyjczykami. I będzie to, co było. Nigdy więcej, nie wiem. A losowo, nie ów. To nie? Beuropa to lam. Pod tym względem. Ale ja ci powiem, byłoby mega ciekawie, jakbyśmy grali w Chinach pewnie. Europa była mega randomowa, zawsze tak jest. Ej, może Indie coś śmiesznego zrobiły. Na przykład fikołka. Nie, Indie cały czas robią gospodarkę i... Nie, marynarkę, przepraszam. I nic nie zrobiły jeszcze. Serio, nic, nawet wyborów nie zrobili. Nie. Australia może w dziobaka wielkiego pójdzie, czy tam w górę. Też idą w marynarkę, no. Wsparcie polityki ustępstw. Kiedy tam proszę? A, co by tu mamy? To nie, Elie Bay to nie. Baron von Fritsch. Tak, Baron von Fritsch. Co robi Holandia? Może oni coś ciekawego. O, oni idą niehistorycznie w komunizm. Holandia? Tak, poszli w neutralność, ale nie poszli w monarchię, tylko poszli w dziedzictwo buntu de Seven Provincen. I teraz pójdą albo teraz... A, nie mają jeszcze partii rządzącej komunizm, ale potem pójdą w dekolonizację, więc Hindebalaya będzie pewnie niepodległa marionetką. Pomarańczowy zastąpimy czerwienią, o. I potem może ja sobie wezmę komunistycznego rewolucjonistę. Słucham? Może ja sobie wezmę komunistycznego rewolucjonistę. Nie! Komunistyczny Kaiser. Nein. O, teraz już moim językiem.
powiem ci, że albo pójdą w sojusz z Moskwą, albo we własną frakcję, w sensie neutralność tą swoją, co byłoby dobre, albo w sojusz z Francją. O! Francja! Francja! Współpraca z Brytyjczykami. Nie. Ale ci mówię, ilekroć naprawdę wszystko się działo różnie, ale ta Francja i tak zawsze bierze to samo. Tak, tym negatywnym akcentem proponuję zakończyć odcinek. Czekaj, badanie wybiorę i zakończymy. Nie. Najpierw badanie, potem zakończenie odcinka. Zasada taka. Szukam odcinka. No dobra, no to... Dobrze. Z naszej strony to będzie wszystko. Widzimy się w następnych naszych odcinkach. Zachęcam do subskrypcji jednego i drugiego kanału, dawania lajków. No i jeżeli wam się seria podoba, nie pogardźmy jakimś fajnym komentarzem i ewentualnie propozycjami na jakieś tam następne ewentualne serie. Z mojej strony wszystko. Coś dodajesz od siebie? Nie no, podstawa, zostawić łapkę, dać komentarz, taki soczysty. I najważniejsze, subskrybować. Tak, ejo. Bo to motywuje, jak idą subki do góry. Trzymajcie się, cześć, elo! Elo!